Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Rzeko, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, na samym starcie muszę wam trochę powiedzieć o tym, co się zadziało od poprzedniego odcinka. Nie za wiele, oprócz tego, że wyczyściłem kilka znaczników, ale również też wgrałem moda. Mod nazywa się automatyczne aplikowanie olei, po angielsku tylko się nazywa. No i kiedy się bijemy, automatycznie aplikuje nam oleje, plus wgrałem jeszcze mod, który zwiększa te ładunki tych olejów. Ja myślałem, że to jest tak, że jak jest napisane 20 ładunków, to ja daję ten olej na miecz i mogę tylko 20 razy, a potem muszę nowy olej. A to jest tak, że oleje są permanentne, że cały czas, póki zrobię jeden, to mogę cały czas go używać. Więc grałem to automatyczne aplikowanie olei, to tak średnio działa. Dlatego przy okazji też dałem to, że oleje mają 150 ładunków. W razie średnio by działał ten mod, albo byśmy go musieli wyłączyć. Zajęło mi to około kurwa 3 godzin. No, 3 godziny, równe 3 godziny mi zajęło, żeby te wszystkie mody połączyć, czyli ten mod właśnie co powiedziałem z tymi olejami i ten, co wyświetla nam na minimapie questy. Wszystkie jakie mamy, no ale po 3 godzinach udało się w końcu odpalić Wiedźmina i wygląda na to, że wszystko działa. Możecie co poświęcenie zostawić lajka, komentarz, suba, a my wykonamy misję, która nazywa się Zakłada domu Rardów. We wsi Zalipie Geralt spotkał pogrążoną we smutku starą kobietę. Poprosiła go, żeby wybił potwory, które zaległy się w folwarku, należącą niegdyś do jej rodziny, aby mogła tam teraz zamieszkać. Dała mu też cenny drobiazg, kluczyk do skrzynki, w której trzymała ponoć oszczędności całego życia. Geralt nie mógł odmówić pomocy białowłosej i postanowił spełnić jej prośbę. Dobra, więc to będzie misja, którą się dzisiaj zajmiemy jako pierwszą. Później prawdopodobnie dziady, na końcu ochotnik. No i może jeszcze nam coś po drodze wpadnie. Jeżeli nie, to dalej lecimy misje główne, no bo misji pobocznej już nie będzie, więc. Będziemy Jak lej niestety skazani położyć na to, by ją? robić misje główne. O co poszło? Patrz no, co przyszło znosić na stare lata, byle ciura dachu nad głową mi odmawia. Jest jakaś Urodziłam muzyczka. się córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. Co się z nim stało? Jakoś Ech, cicho. któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec Za cicho. myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Ach, nawet mnie pożegnać nie Gdzie jest jakieś wyszedł. le 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 A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie le 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 le
Mógłbym się zająć tymi potworami. Ten wiedźminem, prawda? Z Kalifornii. Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Ale mnie to wszystko za jedno, uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd. Weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Są twoje. Hell yeah. A ty? Co z tego będziesz miała? Olbar. Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Ale wiem, że wy, wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. No i wszystko, i to mi się podoba. I można wiedźmińskie wiedźmaka na ponależytemu tutaj traktować? Oczywiście, że można. Nie przyrzydzić na pieniążkach. Chociaż jeszcze nie wiemy do końca, ile dostaniemy siana za to. No, ale zgaduję, że nie za mało. Się nie mało, nie za mało. Nie mało. Dobra, no nie będę tam przecież jechać konno. Udajmy się tam. Udajmy się do najbliższego znacznika. I stamtąd konno pojedziemy pod kęsem. Tam miałem jeszcze mówić, że próbowałem wgrać te światła, ten mod na światła. Natomiast usunęły mi wszystkie światła w grze. Wydaje mi się, że nie tak miał działać ten mod do końca. Więc no, na razie może już kurwa więcej nie eksperymentujmy. O. Na razie wystarczy, naprawdę, 3 godziny. Mam nadzieję, że ten automatyczne aplikowanie tych olei zacznie działać w końcu należycie. Bo wcześniej, no tak średnio działało, tak średnio. A tych olei zrobiłem całkiem sporo w ogóle, tak swoją drogą. No i czekamy na 11 poziom, by założyć secik. Już zaraz będzie...
Teraz będziemy mogli to zrobić. Jakieś 25 sił ataku przeciw przeklętym, coś tam upiorom, ogrowatym, wampirom. No zajebiste są te oleje. Trzeba ich używać, bo są OP. Zobaczmy może na niedźwiedziu, czy będzie działać. Pach, broń stalowa. Proszę, i działa? Oczywiście, że działa. Jaki mi olej zaaplikowało? Siła ataku przeciwko bestiom. No i to jest kurwa i można. I można. 3 godziny. Ale bijemy plus 10 obrażeń. Jeżeli gra nam daje oczywiście taką mechanikę, to z niej będziemy skorzystać z tych olei. Po prostu chujowo, że dała nam mechanikę, w której musimy te oleje co 20 ataków aplikować. I jest to bezsensowne marnowanie czasu, naprawdę. Tak naprawdę. A te oleje bardzo, bardzo, bardzo dużo dają. No i teraz niestety będę musiał chwilę poczekać, aż ten olej się chyba zużyje sam? Czy nałoży mi nowy, jak znajdzie się jakiś inny potwór w pobliżu? Nie wiem. Ale zadziałało, to jest najważniejsze. Nie dało to dużo. I nie chcę, żeby to było uznawane jako... Nie chcę, żeby to było uznawane jakiekolwiek cheatowanie. Bo gra dała nam możliwość aplikowania tych olei. Tych olei mamy w nieskończoność. Tak naprawdę co chwilę mógłbym pyk pyk, ekwipunek i kłaść na miecz. Tylko no, się nie chce. Więc to jest tylko lekki pomocnik. Ja mam z głowy. A pułapka. Pułapka, o kurwa. Spójrz, pułapki. Potwory nie zostawiają pułapek. Coś tu jest. Duchy przeszłości. Kurwa, znowu skojatel? I po problemie. Wszędzie pełno pułapek, muszę uważać. No muszę, jestem gałganem strasznym. Tu też pułapka jakaś? Nie. Wygląda na to. To jest zdechły koń. Tam krowa. No dobra, no pewnie skojatel. Tak bym osobiście strzelał. Kurwa, ile pułapek, ty? To ja mam z głowy. Dobra, to że lepiej jest w to nie wchodzić, niż rozbrajać każdą po kolei z nich. Tak mi się przynajmniej wydaje. To ja mam z głowy. Nie pamiętam, żebym robił tą misję kiedyś, więc fajnie. Dobrze, że nie pamiętam. Potrzebuję klucza. To szmulec mi nie dał klucza? Jocie dupca. Niedobrze. Dobra, to idziemy tutaj, do przodu. Dobra, nie wchodzi w te pułapki. Nie będę ich kurwa rozbrajał, ale... ale jest nasrane pułapek nieźle. Otwieraj. Spust pułapki. Spust? Coś tu nie gra. Pułapki. Przyjął. Rozbrój. Dobra, no póki będziemy chodzić na wiedźmiński smysłach, to jest hit. Szukaj szopę. Spust pułapki. Spust. I po problemie. Pułapki. Rozbrój. Kurwa. Trochę dużo tych pułapek. Nie no, każdą z nich mam. Dobra, po prostu przejdę obok, to chyba nie wystrzelam, prawda? Chyba będzie w porządku? Tak. Na to wygląda. Dobra, ciekawe ile mi HP zadają, jakbym nie wszedł. Mam nadzieję, że kurwa niedużo. Idźmy powoli. Stych. Muszę się tam jakoś wspiąć. Damy radę, Gerward. To przeszukajmy jakieś rzeczy, bo przy chwilę znalazłem szafirowy ten proch. To jest warte kupę kurwa siana. Przeszukajmy co możemy. Podnieś. Nie wiem co to było, ale jest na tyle długa, pewnie było drogie. Kojatel, albo jakiś dzieciak czy coś. Zobaczę co jest na górze. Śkido sprytny. Brawo Geralt, nie dałeś się złapać w żadną z moich pułapek. Leto? Przyznam, że ciebie się tu nie spodziewałem. Jesteś jednym z nich? O czym mówić? A kim są oni? Dla cesarza to najemnicy. Sami siebie nazywają łowcami głów, a dla mnie to zwykłe skurwysyny. Cóż, z mojej strony nic ci nie grozi. Przyjąłem zlecenie od jednej staruszki. Mam się pozbyć potworów. Wyręczyłem cię. Liczę, że będziesz o tym pamiętał, kiedy pójdziesz po nagrodę. Kto ci ściga? Komu z tego co pamiętam, to Leto w poprzedniej gierce postanowił pozbyć się. Puściliśmy go, nie? Świadka. Odkąd opuściłem Lok Muin. Tak mi się wydaje. Teraz rozumiem skąd te wszystkie pułapki.
Stałem się bardzo ostrożnym człowiekiem. Dlatego, że był dla nas uczciwy i nie zabił nas chyba jak leżeliśmy na ziemi, czy coś takiego. Nie wyglądają. Nie do końca pamiętam, widzi mi na dwa, ale... I nimi nie są. Znaczy, że Ludwik mnie sprzedał. Ludwik? Stary znajomy. Kiedyś, dawno temu, zdarzyło nam się wykonać do spółki parę zleceń. To on polecił mi to miejsce. Więc może tamci na dole trafili tu przez przypadek? Prędzej zjem własny but, niż w to uwierzę. Trzeba się ich pozbyć, idziesz? Pewnie. Prowadź. Ciekawe, że jakbym dał jasne, w sensie, nie, że nie moja sprawa, to żeby zginął na przykład, czy istnieje szansa, że zabijemy Leto tutaj? Mam nadzieję, że dobrą opcję wybrałem i Leto przeżył. W poprzedniej mojej rozgrywce. Wtedy by była taka fajna ciągłość. O, widzicie? Na dole jest napisane na lewym tym. Auto apply error, bo nie mam takiego oleju jeszcze zrobionego. Nie mogło się załadować. Mam nadzieję, że taka ciągłość tej serii Wiedźmina została zachowana. Ty, podpaliłem gościa mieczem. Kurwa, to mój miecz tak potrafi? A bo ja mam chyba jakiś nowy miecz. Pokaż to. Co ja mam za miecz stylowy nowy? Szansa na podpalenie 9%. Zajebisty. A w ogóle ten miecz, który... Ten miecz jest na 9 poziom i to jest broń stylowa, a ten miecz srebrny jest na poziom 5. I od poziomu 5 on jest kurwa najlepszy, jaki znalazłem. Nie ma lepszego miecza. Ciekawe to jest. Ty, zajebisty miecz, że podpala gości. Fajnie, podoba mi się. Sporo szans jest na podpalenie w ogóle. Zajebiste. Uzbrojeni jak na zabójcę. To był tylko zwiad. Sprawdzali, czy Ludwik ich nie oszukał. Reszta musi się czaić gdzieś w pobliżu. A twój stary znajomy pewnie się orientuje gdzie. Tylko on wiedział, że tu jestem, więc musiał z nimi gadać. A teraz ja pogadam sobie z nim. Chętnie to zobaczę? Pewnie, że tak. Zapowiada się ciekawa pogawędka. Chętnie to zobaczę. No to zapraszam. Widok dwóch Wiedźminów powinien mu szybciej rozwiązać język. Trzymaj się blisko mnie. To jedno z tych miejsc, które trudno znaleźć, jeśli się nie wie, gdzie szukać. To też Kozmi? Chyba tak. Poczekaj, zaraz się będę... Czekaj, Leto. Ludwik nie należy chyba do twoich najbliższych przyjaciół. Nie oddalaj się! Już, spokojnie. To jest pewnie tak skonstruowana, że jak się oddalimy, to nam spierdoli, ale muszę pozbierać jakieś rzeczy. Dobra, chodź tu. To nie jest mój koń, a nieważne. To wiem, teraz jak jest. To jest w tym zawodzie. Wieczorem pijesz z kimś wino, a rano sprawdzasz, czy cię obrabował. Jak go poznałeś? To było jeszcze zanim król Foltest pożegnał się z tym światem. W Edirn wydano za Ludwikiem list kończy. Nagroda była spora. A z normalnych zleceń nie szło wyżyć, więc postanowiłem dorwać skurczybyka. On chyba zabił króla Foltesta, nie? Utropienie go było prostsze niż zabicie utopca. Balował w złotym wisielcu w samym centrum Hage. Złapałem go i związałem, ale posterunek straży otwierali dopiero o świcie, więc mieliśmy jeszcze kilka godzin. Zaczęliśmy rozmawiać dla zabicia czasu. I tak nam się dobrze gadało, że rano go puścił. Ty wariacie, to jest skarb. Dlatego teraz mu zaufałem. On gdzieś pod ziemią. Byłem głupi, a za głupotę się płaci, ale za zdradę więcej. Dobra. Nie chciałem pominąć czasem kascenki, dlatego nie zadupcałem na tak zwanej pełnej. Kurczę, sporo rzeczy się... Tam coś jest w tym domku? Kurczę, sporo rzeczy się odkrywa, kiedy jedzie się podróżce. Ja zazwyczaj zapierdalam przez jakiś las na skróty, na szagę. Na szagę to znaczy na skróty. Jak coś. Tykować broń, panowie. Jak szefito idziemy, czekaj. Którym to się włącza szefitowy? O. Witam, kurwa. Panowie. Leto, witaj. No. Dobrze cię widzieć.
cześć całego i zdrowego. Czyżby? No jasne, jesteśmy w końcu starymi druhami. A ten to kto? Ktoś to wie, że zdradziłeś? No. Nowy druh, który wie, że zdradziłeś. Hej, uważaj co mówisz, jesteście na moim terenie. Ludzie Arnuta Westera przyjechali do folwarku. Tylko ty wiedziałeś, że tam jestem. Sam mówiłeś, że węszą za tobą od dłuższego czasu. Może cię w końcu wytropili. Z twoją pomocą. Nie jesteście tu nawet 5 minut, a już zdążyliście mnie 2 razy obrazić. Takiej szumowiny jak ty nie da się obrazić. Uważajcie, panowie! O kurczę, to szybko. Szybko poszło. Dla was, drogi. O kurde. To co, jakaś nowa ksywa? Rzeźnik skądś indziej? Tyle to coś chujowo bijesz, ty. Ja już tu 5 wykończam, wariacie. Coś ta szkoła żmi chyba nie oddaje. Chyba oni kurwa cały trening teraz robią. Siłowy. Pierdolony. Gadaj, gdzie są ludzie Westera, to dam ci coś na krzepnięcie krwi. Są na północ stąd. W Zalipiu. Ciekawi mnie, ile kosztuje życie starego drucha. Ostatnio kiepsko nam się wiodło. Na dodatek podpadliśmy czarnym. Któregoś dnia zjawił się Wester. Zaproponował połowę nagrody za ciebie i cesarski grejt. Zrozum. Takim jak on ci nie odmawia. Gaduję, że tej... Rozumiem. Tej na krzepnięcie krwi nie będzie, misturki. Hej! A moje lekarstwo! Widzisz, Ludwik? Takich jak ja się nie oszukuje. Jadę do Westera. Jadę z tobą. No. Jak za starych dobrych lat, tylko wtedy się napierdalaliśmy. Ty, a mogę go jeszcze? Mogę. Ekwipunek sam się nie podniesie. Płotkę? Bierzemy naszą płotkę, a nie tu jakiegoś podrabianego konia. Nawet nie wiedziałem, że mogę wsiadać na te konie, które tu są. Wiedziałem, że tylko na płotkę mogę. No to gazu, prowadź. Arnold Wester to nilfgaardzkie nazwisko. Pochodzi chyba z Metiny, ale zabijał wszędzie, od dalekiego południa po góry skoczył. O, ja też pochodzę z Metiny, dwa. Przybierał różne nazwiska. Brandon, to była gierka. Apo Saxon, Manfred Śmieszek. Manfred Śmieszek? Dobre dla komedianta. Pamiętam, miałem nawet dziewczynę w Metinie. Ten się rozprawiał, nie było do śmiechu. Jedyna jaka miała. Zęby, jeden po drugim i nacinał usta od ucha dół. Jej oczy otwarte. Myślisz, że naprawdę tu są? Nie wiem, ale jak wspominałem, zrobiłem się bardzo ostrożnym człowiekiem. Kamerka jest delikatnie za blisko. Za blisko chyba w Wiedźminie. Fajnie było, jakby była dalej. Wiem, że jest mod na to, ale nie zamierzam go kurwa wgrywać. Na to, żebyś sobie mógł automatycznie. Może automatycznie, żebyś mógł sobie samemu ustawiać kamerkę tak, jak ci się żywnie podoba. Ja myślę, że w tej wiosce. Muszą być warte więcej niż cała wioska. A są w tej wiosce. Co jest w tamtej stodole? Siano. Macie gości? Biegnij po rodziców. Niech zabiorą z domu wszystko, co cenne i uciekajcie stąd. Zrozumiałeś? To dobrze. Daj to matce, a teraz biegnij. Co mu dałeś? Zadośćuczynienie. Zostań tu i cokolwiek się stanie, nie wtrącaj się. Zatkaj uszy. A, ja wiem dlaczego. Cokolwiek się stanie, nie wtrącaj się.
Ja wiem, co się stanie, to jest trochę mega nie fair, że ja tutaj będę musiał podjąć wybór. Piorun jaki czy co? Zawrzeć gęby! Nie wiem, czy podjąć decyzję z tą wiedzą, którą mam, czy... Zabawne. Drugi raz słyszę dziś to kłamstwo. To nie kłamstwo. Za żywego dostanę więcej. Czyli ile? Tyle, że będę mógł kupić rezydencję w Kowirze i do końca życia leżeć brzuchem do góry. Sporo. Nie każdy ma okazję poznać swoją cenę. Większość nie chciałaby jej znać. Co cię właściwie sprowadza? Postanowiłeś ułatwić mi robotę? Przejeżdżałem niedaleko i postanowiłem wreszcie osobiście zobaczyć słynnego Arnuta Westera. Schlebiasz mi. Szkoda, że nie będziemy mieli szansy lepiej się poznać. Wybierasz się dokądś? Nie, po prostu zaraz cię zabiję. Chcesz mnie zabić? A nawet mnie nie znasz, niedobrze. Będę musiał cię ukarać. Mówił, żebyśmy się nie wtrącali. Nie zabijecie. Obetnę ci ręce. Obetnę je wam wszystkim. Jednemu po drugim. Kikuty do końca życia będą wam przypominać, że popełniliście błąd. Kurwa! Jebał cię pies! Dwóch zdań z człowiekiem nie zdążyłem zamienić! Sprowokował mnie. Do ciebie nic nie mamy, ale jeden fałszywy ruch. I co? I skończysz jak on. Co ty na to? Słuchajcie, Leto powiedział, żeby nieważne co się stanie, się nie wtrącać. Chłop zabił króla Foltesta, wie co robi. Nie chce kłopotów. Idźcie w swoją stronę, ja pójdę w swoją. Mądry wybór. Odciąć mu łeb i wynosimy się. Błąd? Żadnego łba? Nie. Wystarczy, że weźmiecie medalion. Nic mu nie będziecie odcinać. Jeśli potrzebujecie dowodu, weźcie medalion. Bierzemy głowę. Jesteś sam, a nas trzech. Nie. Nim zdążyłem tu dobiec, Leto z bełtem w piersi położył sześciu. Jak myślisz, ile mi zajmie zabicie was? Ben, weź medalion. Łeb mógłby zgnić, zanim byśmy go dowieźli. Siadłać konie! Jedziemy! Zmarł? Zangwebarski jad. Coś tu nie gra. Tak myślałem. Nigdy nie wybrałem tej opcji. Ale wybrałem przeciwną i pamiętam, że chyba mu się nie spodobało. Że wybiłem mu połowę tamtych ludzi wybiłem. Chcieliby ci głowę. Czyli jednak na coś się przydałeś. Mogłeś mnie wtajemniczyć. Wtedy nie byłoby zabawy. Nic ci nie jest? Odzyskałeś przytomność, ale zangwebarski jad ciągle może cię zabić. Masz odstrutkę? W wiłkach. Zaraz wezmę. I za parę dni będę jak nowy. Po co była ta cała farsa? Mówiłem ci, że ścigają mnie od Lochmuin. Było ich wielu. Któregoś razu wpadłem w pułapkę i omal nie zginąłem.
Wtedy postanowiłem, że trzeba to zakończyć. Raz na zawsze. Nie no, ten Leto tu przy nas z tym wąsem dotarłem, to wygląda jak jakiś kurwa turbo giga chat. I przekupiłem kusznika. Resztę historii znasz. A co, gdyby cię oszukał? Tak jak Ludwik. Musiałem zaryzykować. No i opłaciło się. Wieści, że Leto z Gulety jest zimnym trupem, szybko się rozniosą. O, ma 2 metry w sesji. A jedyne, co muszę teraz zrobić, to zniknąć. Łatwo mu nie będzie. Mógłbyś pojechać do Kermoren? Czemu nie w sumie? Możesz przeczekać w Kermoren. Z twoimi kolegami ze szkoły Wilka? Nie, dzięki. To by się źle skończyło. Powiedz im, że ja cię przysyłam. Zrozumieją. Kermoren, mówisz? Czemu nie? Załatwię jeszcze kilka rzeczy i pojadę tam. Pomóc ci jakoś? Potrzebujesz czegoś? Nie, dzięki. Dam sobie radę. W takim razie widzimy się w Kermoren. Do zobaczenia. O proszę, nigdy ani razu mi się nie zdarzyło, żeby tutaj Leto spotkać w Kermoren, bo może to będzie spoiler, ale mam nadzieję, że mały. Kiedy pójdziemy do Kermoren, no. Będziemy w Kermoren i tam będziemy mogli czas spotkać niektóre osoby. Leto tam nie było, ale też nie pamiętam, czy ostatnio zrobiłem tą misję, że... No w sensie, czy on ostatnio poszedł do tego Kermoren, czy nie. Ale wydaje mi się, że nie. No czasem, nie wiem, mógł się zgubić po drodze, no cokolwiek. Wiedzieć, że jednak nie chce do Kermoren. Czy my tu mamy do oddania tą misję? Wróć do Dolores, mamy. Ale piękne to, że ja sobie klikam, kurwa, na minimapę i już wszystko wiem. No tak, zagłada domu Reardu. Reardonów. Witam, Dolores. Wróciłeś. Co z moim domem? A ja tam nic nie pozbierałem. Jest już bezpiecznie. Dziękuję. To wiem. Oj, czy jest bezpiecznie? Jest 1000 pułapek, ty urwie. Czy znalazłeś może moją skrzynkę z oszczędnościami? Niestety. Nie, może ktoś ją ukradł. Możliwe. Tyle lat minęło. Ale poszukaj dobrze. Innej nagrody nie mogę ci zaoferować. Tak zrobię. Na mnie już pora. Niech cię bogi prowadzą. Znaczy no, pewnie sporo tam tego. Witajcie! Pewnie sporo tam pieniążka, ale... Bywaj. Nie chce mi się chodzić po tej rezydencji, jak tam jest wszyscy nasrane tych pułapek od groma. Dobra, pora wykonać chyba inną jakąś misję. Misję myślę, że wykonamy poboczną. Misja będzie nazywać się Dziady. Mam spotkać się z guślarzem w kamiennym krągu na kłomnicę o północy. I co bym chciał jeszcze przed tym zrobić, to chciałbym... Jakoś mam wrażenie, że się... może... Tak, że jakoś dziwnie odcinek prowadzę, jakoś tak... Słabo myślę. Anna Stenger, dobra. Chciałbym przeczytać może o tym naszym przyjacielu Leto. Są znajomymi z przeszłości, z którymi powtórne spotkanie z okazją do wspólnej hulanki. Są też tacy na widok, których ręka sama sięga po miecz. Leto z Guety należał do obu z tych kategorii. Ów Wiedźmin Regera ze szkoły Żmii, zwany królobójcą, miał na rękach krew przynajmniej 2 władców północy, zamordowanych na polecenie cesarza Nilfgaardu. A to ciekawe, to na przykład o tym nie wiedziałem. Geralt, oskarżony wówczas o współudział, ścigał skrytobójcę, aby oczyścić swe imię. Tak było. To jest fabuła z 2. Mimo iż ostatnie spotkanie w ruinach Lochmuyen zakończyło się bez rozlewu krwi, Geralt nie przewidział, że ich ścieżki jeszcze kiedyś się skrzyżują. Spotkanie królobójcy na stryczku szopy na spustoszonym wojną pograniczu było więc dla Wiedźmina sporym zaskoczeniem. Okazało się, że Leto, ścigany obecnie na polecenie swojego byłego pracodawcy, ma do wyrównania pewne rachunki, a obecność drugiego Wiedźmina była przy tym wielce pomocna. W tej sytuacji Leto nie zostawił już nic
innego, jak tylko zniknąć. Geralt zaproponował mu przyczajenie się w Kermoren. Na co wiedźmin z Gulety. Przystał po krótkim namyśle. Kurwa, coś jest nie tak. Muszę się otrząsnąć. Dobra, lecimy. Musi być energia na odcinku. Ja coś przyjmuję, coś nie gadam. Tu tego. O, teraz się już zacząłem pocić. Już sam sobie potrafię ciśnienie podnosić specjalnie, żeby jakoś tak mój mózg łapał więcej krwi. I to mi się podoba. To jest przydatna umiejętność. Szczególnie kiedy potrzebujesz być momentalnie. Momentalnie ogarnąć, co się dzieje wokół ciebie i pięknie, i olejek się sam zaaplikował. Jeszcze ma 150 użyć. Piękna sprawa. I mygula, tak o? Powiem wam szczerze, że poprzednio, kiedy przechodziłem Wiedźmina, nie używałem run. Szedłem tylko i wyłącznie w lewy wklikanie bezmózgowo lewym przyciskiem myszy, lewego przyciska myszy. No i o olejach to ja nawet nie wiedziałem, kurwa, że takie istnieją. Co ciekawe, w Cyberpunku zrobiłem coś dokładnie takiego samego, czyli jak mamy tam drzewko w Cyberpunku rozwijania postaci, to ja nigdy nie rozwijałem swojej własnej postaci w tej grze. Nie wiem, czemu tak mam, ale jakoś dla mnie te rozwijanie postaci w tych kurwa CD-projektowych grach jest jakieś mega turbo nieintuicyjne. Chyba. Bo ani w Cyberpunku, ani w Wiedźminu nigdzie ani razu nie używałem różnych wspomagań, jak właśnie oleje i tak dalej. Nawet eliksirów, kurwa, nie używałem za bardzo. Ja nawet nie wiedziałem, że eliksiry się odnawiają po tym, jak się przemedytuje. To jest pojebane, że ja takich rzeczy nie wiem, a gram, nie wiem, 7 raz w Wiedźmina, nie? A cały czas grałem na najwyższym poziomie trudności, co pokazuje, jak łatwa jest w miarę ta gra. W sumie. Jeżeli byłem na najwyższym stanie poziomie trudności przejść gierkę bez używania tych wszystkich rzeczy, no to kurczę S. A tu co to jest? Ciekawe, co ich zabiło. To nie wygląda na robotę trupojadów. To jakaś nowa zagadka jest? Nowa misja? Sporo tutaj łódek, ale to pewnie z tego względu, że wszyscy zebrali się do dziadów, które miały się odbyć 50 dni temu. Ale w końcu przybyliśmy, witam. My odprawić dziady, ja chronić, ja Wiedźmin. Ja Wiedźmak. Witam. Zaczekaj jeszcze. To zaczekaj. Jak daj tam jest. Słuchaj. Kosiu. Zaczekaj jeszcze. Co zaczekaj jeszcze, kurwa? Z czym mam zaczekać jeszcze? Aż się ludzie rozsiądą, czy co? Spotkaj się z głoślarzem w kamiennym kręgu na pomnicy o północy. A o północy. Dlatego zaczekaj jeszcze. Dobra, medytacja. Północ. No i co? I odprawimy sobie dziady w takim razie w tym odcinku. Zgarniemy trochę pitosu. No i może coś jeszcze ciekawego się wydarzy. Witaj. W samą porę. Ludzie! Oto jest ten, który będzie nas chronił. Nie lękajcie się. Wnet zaczniemy wołać zbłąkane dusze. Waszą rzeczą jest bronić nas przed tymi, którym nijak pomóc nie można. Musicie utrzymać złe stworzenia z dala, dopóki guślarz nie skończy dziadów. Zaczynaj. Nie pozwólcie naruszyć kręgu i nie dajcie nas pokrzywdzić. Tak oni kurwa wcześniej dziady robili, tak z ciekawości. To, co po nim następuje, jak ja ich muszę chronić. Za każdym razem Wiedźmina, rok w rok wynajmowali? Wątpię, że jest tyle Wiedźminów. Czy gotowiście na swady? A mówi, że muszą się odbyć jak co roku. Zaczynajmy tedy dziady. Bo to tradycja. O, witam, kurwa, ale ekipa cała. O kurwa, główne mnie, Gerwarda. O kurczę, wieprzowina. Bijemy babę. Wodą. Dobra, wszystko. Wkurza mnie to, że raz, nie wiem dlaczego, ale jak wykonam... A, wiem dlaczego, bo przemedytowałem. Dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć, że nie wiem dlaczego mi zniknęło jedzenie, które przed chwilą zjadłem. Ale przecież odbyłem tak zwaną medytację. Strasznie głośno. Tam siebie, kurwa, nie słyszę, co ja gadam. Co nie umiem w słuchawkach, jak tylko głośno.
ale chyba ogólnie powinno być git. Dobra, dużo daje ten olej, tak mi się wydaje, że przynajmniej dużo da ten olej. Na tyle ciosów to ma znaczenie, że... Nie wiem ile ciosów wykonałem, powiedzmy, że 40. To w tych 40 ciosach wykonałem dodatkowe 4. Wydaje się... Jest 800 HP. I z pół HP jakiegoś utopca chyba. Tak na moje oko. Niechaj duch zabierze głos. Wnet poznamy ducha los. Mam go przegnać? Kim jesteś? On wie. Mam go przegnać? Nie. Przyszedłem po ciebie, ojcobójco. Odejdź, siło nieczysta. Zaklinam cię światłem wiecznego ognia. Natychmiast przerwijcie tę ohydę. Kiedy mógł nam pomóc błąkanym duszom? Milcz! Nie będę tolerował nekromancji. Pomóżcie! Zostawcie to nie... Jak nie moja sprawa, kurwa? Odejdźcie stąd. Zakłócacie święto. Ci ludzie praktykują czarną magię i niepokoją zmarłych. Nie możemy na to pozwolić. Nie masz pojęcia o ich zwyczajach. Brać go, a ludzi rozpędzić! Powiedzmy, masz jeden zombie, jeden chyba kurwa IQ. To jest gada. Szkoda, że nie mam... Albo ja używam miecza srebrnego. Szkoda, że nie mam niestety... Ty, ale napierdala! Dziad. Jak on się nazywa? Zapomniałem. Kurwa, jak ty się nazywasz, wariacie? Zapomniałem, on ma jakąś fajną nazwę. Dobra, od dzisiaj jest dziad. A też sieka. Coś miałem powiedzieć, a że nie mam oleju, kurwa, przeciw ludziom, a taki olej jest. Trzeba go zrobić. Krew splamiła uświęconą ziemię. Ale nie wolno przerwać tego, co zaczęte. W czym szkodzi przelanie krwi? Gerbardowi niczym, mi też nie. Zejdą się te, które łakną ludzkie posoki. Jak bogowie pozwolą, nie będzie ich wiele. I guślarzowi uda się. Guślarz. No dobra, no. Jeśli chcesz kontynuować, to jestem gotowy. Ludzie, trzeba dokończyć dziady. Szykujcie się. Przyzywamy, zaklinamy, duszę każdą przebadamy. Ciemno wszędzie, ucho. Kurde, ale to głośne pewnie jest do was, jak to ruszam tym mikrofonem. Coś i krzemrze, coś i piska, ktoś się zbliża do ogniska. Ciemno wszędzie, ucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Upiory! Święta ziemia została zbrukana krwią! Jednak nie dokończymy rytuału! Ludzie! Ratujcie się! Uciekajcie, komu życie miłe! No, takie upiory to dla nas jest pikuś. Ty, a co ja za olej użyłem w sumie? Co to za olej? Ej, jest przeciw upiorom. To dobry olej. Wyglądał jak ten przeciw truposzom. Kolorowo. Że kolory się zepsuły. No jaki ja mam damage, jak ja to biję. Jeszcze jeden poziom wariacie i mamy cały secik grypa. Ja pierchluper, wtedy to będziemy dopiero kosić frajerów. I upiory to na 3 hitki będą. A te miecze są pojebane, bo one dają 40 więcej damage niż te co mam. Zbroja aż tak powalona nie jest, ale no miecze to solidne są. Nie no, z tymi olejami jak je porobię, to będzie... S, wszystko. I dobrze. Wszystko stracone. Łowcy czarownic musieli dowiedzieć się o dziadach od chłopów. Ten upiór, którego przepędzili, to był duch twojego ojca, prawda? Groził, że wróci i pewnie dotrzyma słowa. Guślarz nie boi się starego Jamroza. Upiór nazwał cię ojcobójcą. Miał rację? Miał. Żeby ci pomóc, muszę wiedzieć wszystko. Dlaczego zabiłeś ojca? Guślarz nie chce o tym mówić. Z
Sam sobie nie poradzisz. Przecież widzę, że się boisz. Upiór będzie miał nad tobą władzę. Przegnam go, ale muszę wiedzieć, gdzie został pochowany. Prawdopodobnie ciało nie rozpadło się w proch i jest jego łącznikiem ze światem żywych. Jamros leży w bagnie. Poszukam ciała i zobaczę, co da się zrobić. Jakieś wyjaśnienie, dlaczego starego zabił? Szukaj ciała ojca guślarza. Co? 1000 metrów? No dobra, no i tak wykonamy to miejsce. 40 minut, a spokojnie, jeszcze długa przeprawa przed nami. Pozbierajmy wszystko, bo to się przyda nam właśnie robienie tych wszystkich olei. Każda to rzecz jest tutaj ważna. W sumie sporo mieczy pozbierałem, chciałbym zobaczyć, czy może nie są lepsze. Raczej wątpię, bo mamy miecze solidne, a patrzcie jakie te będą koks. Plus 29, 73, plus 73 obrażeń. To jest chłopie petarda. To będziemy już kosić jak... Będziemy jak na żniwach, chłopie. Jak na żniwach z kosą. Jeszcze jak porobię te oleje. Trochę jeszcze tych olei mam do zrobienia, plus pewnie na sporo tych olei też jeszcze nie mam jakby... Tych, jak to się nazywa? Tych schematów. Olej przeciwko istotom magicznym. Też wyrobię jak mogę. No jak zrobię to znika, czyli nie mam... Oj, ulepszony olej. No to też zrób. Cyk. Mam jeszcze jad wisielców i to daje przeciw humanoidom i to jest solidne. To jest solidne... solidny olej, więc wypadałoby go szczerze mówiąc zrobić. Ja się pewnie tym zajmę poza odcinkiem, natomiast nie teraz, już wystarczająco poza odcinkiem grałem, czyli 3,5 godziny próbowałem wgrać te mody, a co za tym idzie, też biegałem i testowałem, czy to działa, więc czyściłem znaczniki, mówię, kurwa, nie działa. Wyczyściłem znacznik i od nowa. I od nowa biegłem. Zobaczyć, co tam jest pomieszane. Naprawiałem, coś zmieniałem, tutaj tego, coś pobierałem. I od nowa, do gierki, znacznik zapytania, nie działa i kurwa z powrotem. I tak cały czas, 3,5 godziny jebane. Dobra, odszukaj ciało guślarza na moszarę, korzystając z wiedźmińskich zmysłów. No to myśliłem się, że korzystając z wiedźmińskich zmysłów. Niefajny to jest teren, bo jakieś góry widzę. Tutaj płotkę niestety średnio sobie radzi w terenie. Gerwart całkiem nieźle se radzi, ale 300 metrów z buta. No nic. Jest jak jest. Tu coś jest też. Co za obóz jakiś. Witam, skrzynki, domek jakiś. Pokaż. O kurwa, utopce. Jakiś może znacznik zapytania, tylko jeszcze go nie odblokowałem. Coś mi tak śmierdzi, że akurat jak przyszedłem, to utopce. Coś mi tu nie gra. I teraz się... Jaki mam teraz olej? Olej przeciwko trupojadom. Nie, no to jest petarda, że to się samo tak robi, nie? Petarda. Pytanie, czy... Jeżeli będziemy mieli ulepszony olej, to automatycznie będzie się ulepszony. Jakby aplikował. Mam nadzieję, że tak. Teraz w ogóle by było, kurczę, zajebiście. Dobra. No to nie chodzi o to, że nie mogę sobie klikać i samemu aplikować tych olei, tylko jest to strasznie nudne. Zabiera cały fan, jeżeli ja bym co 5 sekund musiał klikać i aplikować olej ręcznie. Nie wiem, wytrącałoby to na pewno z równowagi dość mocno. Płotkęs. Gazu. Dalej. Fajny znak był z czaszką i tego. Kurwa, jeleniem czy coś. No i od razu chyba mi aplikowało ten olej nowy, bo widzę, że jest 150. Dobra, używając kurwa wiedźmińskich zmysłów, jasna sprawa, tylko najpierw rozpierdolmy te zgnice, ciach. Zgnice akurat nie są ciężkie z tego względu, że one wybuchają. Jak mają jeszcze nie full HP. Więc stosunkowo tego HP mają dość mało. A w sumie biją mocno. O kurwa, unik.
O, i same też siebie są w stanie wysadzić, więc... Bagno zakonserwowało zwłoki Amroza. Guślarz roztrzaskał mu głowę. Muszę spalić to ciało, żeby upiór odszedł. No to giknij. Odejdź ze świata żywych i nigdy nie wracaj. Zadanie zaaktualizowane. Dziadi. O kurwa, i teraz 1000 metrów z powrotem. No dobra. Nie ma gdzieś tu, tu jest jak... użyć wiedźmińskich zmysłów. Cały czas zahaczamy o to, o tą słodką ścieżkę. Ja się tam udam, z tego względu, że coś mi mówi, kurwa, coś mi mówi przyczucie, że tam jest znacznik do szybkiej podróży. I dzięki temu będziemy mogli się tam następnym razem szybko podróżować i nie będę musiał zadupcać. Tak mi się coś wydaje. Musi tu być znacznik. Jest tu znacznik? No musi być znacznik. Jeden znacznik, no musi być. Kurwa, no nie ma. O, jest! A nie, to jest po prostu tego, jakieś gówno. Dobra. Pierdalajmy stąd, na jakiegoś normalnego znacznika. Jest, wieś Sztygar jest tutaj. Czy jest to daleko? Chyba nie jest. Dobra, no i co, oddamy, kurwa, słuchawki mi spadły. Oddamy tutaj kuścika. Będzie 46 minut, to nie wiem, czy coś porobimy dalej. Jest chyba jeszcze jedna misja poboczna na nasz poziom, który aktualnie mamy, w sensie trochę wyższy, ale wpasowujące się w te ramy, że tak powiem, bezpieczeństwa. Możemy może ją wykonać i liczyć na to, że będzie w miarę krótka i później już będziemy robić zwykłe misje, a przy okazji też zahaczymy o wykrzyknik. Może tam się dzieje coś ciekawego, może to jest jakaś krótka interakcja, która trwa, nie wiem, 10 sekund, a może... Może jest to jakaś... Może jest to misja z Gwitem. Pokrzał. Co tu się dzieje? To jest ten most, który my przegnaliśmy gości? Chyba nie, ale też są jacyś... Żołnierze Barona. No i tu wykrzyknik był. Był. Widziałem na własne oczy, że był. Ale kurwa nie ma. Łe, czyli był wykrzyknik? Ale znikł. Czy to oznacza, że na przykład ten wykrzyknik też zniknie i już nie będę miał interakcji możliwej? O kurde, bo ja pominąłem te wykrzykniki, no bo chciałem zostawić je na odcinki. A część z tych, to chyba ten właśnie wykrzyknik, przy którym jesteśmy i ten tutaj, to wydaje mi się, że aktywowałem przypadkiem, robiąc znaki zapytania i starając się zobaczyć, czy mody działają i naprawić te mody, więc chciałem sobie to zostawić na odcinek i nie robić jakiejś pobocznej misji. Czego wam trzeba? Bez widza. Ludzie z wioski często cię odwiedzają? A, no jak ktoś sprawę ma, to przychodzi. A z czym przychodzą? Jak kto się chce ze zmarłym pogodzić, bo go nawiedza, ale wtedy trzeba do dziadów czekać. Albo jak się komu jakiś zły duch po gospodarstwie panoszy, to wtedy guślarz go wypędza. A jakby chciał od ciebie, no nie wiem, miłosny eliksir? No to bym was do czarownicy odesłał. To nie guślarza rzecz. A pokaż mi w sumie swoje towary. Kilku składników do eliksirów. Pokaż, co masz na sprzedaż. Nie do eliksirów? O kurwa. No fajne masz rzeczy, tak. Tylko to są wszystkie kamienie runiczne. No 5% szansy na krwawienie, zamrożenie. No to są fajne rzeczy, to są naprawdę fajne rzeczy. Przebicie pancerza, szanse na oszołomienie. No to są takie podstawowe rzeczy chyba. Podpalenie najlepiej. Oszołomienie, no i krwawienie albo zamrożenie. O. Więc ja bym w sumie pokupował te wszystkie rzeczy. Znaku, to jest 10 nawet procent znaku igni. O kurwa, to już konkretny ten. Konkretny schemacik, ile on kosztuje. 583, a to. Receptura alchemiczna, północny wiatr. No dobra, na kupie. I potrzebuję takich kwiateczków. Będziesz miał? O, masz, to chyba te kwiateczki. Ja bym chciał ze 4. Później potrzebuję chyba korzenia mandragory z 1.
O ile dobrze wszystko zapamiętałem, a pewnie nie. Ty, to ja od razu sobie mogę tu eliksir wytworzyć i... Mogę od razu eliksir wytworzyć i od niego kupić składniki? I będę widział, co potrzebuję? Totalnie OP. Tylko szkoda, że nie mogę sobie prawym od niego kupić. Tak jak mamy to na przykład u Kowala. Nie wiem, bo fajniejsze, ale i tak spoko. Jad wisielców. I przydałby się ulepszony jad wisielców. O, cyk. Plus 25% siły ataku przeciw humanoidom. Totalnie OP. No i co? Jemioła. Przydałoby się pokupować te wszystkie rzeczy. Jemioła. Nie wiem, ile potrzebuję, więc kupię wszystko. Alchemia. Olej przeciwko reliktom. Cyk. I teraz tak, czy mogę ulepszony wyśmienity przeciwko zwierzętom? Nie mogę, ale za to mogę to. Ulepszony olej przeciwko zwierzętom. Potrzebujemy trawa żubrowa. Masz nie zauważyłem do końca, jak to wygląda. Jeszcze raz. Trawa żubrowa. No trochę to pewnie teraz potrwa, to ulepszanie tych rzeczy, także na dole pewnie wam napiszę do kiedy ulepszyliśmy, a jak nie, to zresztą możecie sobie te dwa razy w prawo kliknąć i po robocie jest. Trawa żubrowa? Trawa żubrowa tak wygląda, okej. Okay. Czy ty masz trawę żubrową? Nie za bardzo masz trawę żubrową, nie masz trawy żubrowej chyba, z tego co widzę. Dobra, to następne. Next. Kurwa, nie no, bo ja tu bym te bomby, drzwi merytowe, wszystko tu bym porobił właściwie, tak szczerze mówiąc. Dobra, to ja to porobię i zaraz się widzimy, no bo z 10 minut tu spędzę. Dobra, chwilę to spędziłem i wyjebałem 3000 golda, czyli praktycznie wszystko co mieliśmy. Ale zrobiłem zajebiste oleje. No i petardy i jakieś schematy se poznajdowałem. Pokupowałem tam na te krwawienie i inne pierdoły, już nie będę w to inwestował, bo pewnie mam 14 tysięcy takich schematów pokupowałem, no jest masa tych schematów, więc może już wystarczy. Ale możemy zrobić większe kamienie runiczne z dwóch kamieni runicznych mniejszych i dzięki temu szansa na krwawienie jest plus 5% na zatrucie. Totalnie jak dla mnie giga OP. No i to jest też fajne, moc na QQN, spoko. No i to szansa na podpalenie, krwawienie, zatrucie, zamrożenie, petarda. A to w ogóle mogę zrobić, tylko broń można wytwarzać tylko u Kowala. No i nie wiem, na chuj mi w sumie tyle tych pomniejszych kamieni runicznych. Tego to mam naprawdę sporo. W sensie na przykład ten daje co? Plus 2% punktów adrenaliny i robi się z mózgu potwora. To jest bardzo łatwy w sumie do zrobienia. No nic, ale raczej nie będziemy w to inwestować. Pokupowałem na samym początku tych pomniejszych kamieniów, kurwa, kamieni runicznych. Kij wie po co, szczerze mówiąc, te schematy na te kamienie runiczne, a tak te realne kamienie runiczne, które faktycznie by mi dużo dały, to sprzedawałem, kurczę. No nic, nierozsądne inwestycje na sam początek poszły, ale jeszcze nie widzieliśmy, z czym do końca się to wszystko je. Co, idziemy oddać misję i porozmawiać z tym guślarzem o tym, co tak naprawdę, o czym mieliśmy, jaki był nasz cel, kiedy przyszliśmy tutaj. Znalazłem ciało twojego czyli ojca, jego ojca i spaliłem je. Dobrzeście zrobili. Raz? Wróciłby po mnie. O, myślałem, że mikro nie działa. Jak to było z twoim ojcem? Naprawdę go zabiłeś? To był zły człowiek. Kiedyś guślarz się go bał, ale potem zmężniał. To, co ojciec robił matce, guślarz nie mógł na to patrzeć. Rozłupał mu łeb siekierą i utopił w bagnie. Ale ludzie wiedzieli. Duch pewnie już nie wróci. Dziękuję wam, Wiedźminie. Przyjmijcie to w nagrodę za pomoc. Przyjmuję, pan ci. Jeśli kiedyś będziecie potrzebowali ziół lub leków, to guślarz da wam wszystko za pół darmo. Ty chyba sobie teraz, kurwa, żartujesz. Chyba sobie... Potrzebuję kilku składników do eliksirów. Nie. Ty chyba, kurwa, żartujesz w tym momencie. Nie. Bywaj, nie. Bywaj. Czytaj, escape, czytaj. Zapisz, czytaj, kiedy to jest? Punkt kontrolny, szybki zapis? Nie. Dobra, już jebać, już nie chce mi się naprawdę tego wszystkiego od nowa robić, ale... Że on nam teraz, kurwa, zniżkę zrobi, jak ja mu półeku wykupiłem. Za 3000. I on teraz mi zniżkę robi. Bywaj.
Ja pierdolę, to jest jakiś żart, że ja wyjmowałem 3 koła na to wszystko. Czy to cały progres gierki wywaliłem na to, żeby jakieś eliksiry porobić? A mogłem mieć teraz jeszcze 1,5 koła w Kiermanie, no nie jest... Nie jest to fajne doświadczenie. Ale kurwa, ale chujowo. No nic, to co, idziemy wykonać kolejną misję, czy 54 minuty wystarczy? Wydaje mi się, że 54 minuty wystarczy. W następnym odcinku zajmiemy się wykrzyknikiem. Zajmiemy się misją Ochotnik. No i dalej już będziemy kontynuować nasz wątek główny. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Możecie wpaść na Twitcha, Discorda, mój drugi kanał vlogowy, zostawić lajka, komentarz, suba. No co? Tyle. Możecie zobaczyć też inne filmy na tym kanale. Do zobaczenia, trzymajcie się, widzimy się jutro, jak codziennie. Siemson.